mój ojciec popełnił samobójstwo. Izo, jesteś historykiem sztuki. Twoje nazwisko jest znane dlatego, że w 1964 roku odkryłaś w prowincjonalnym kościółku w Kosowie Lackim obraz El Greco. To prawda. Jaki ma tytuł ten obraz? Ekstaza świętego Franciszka. Moment stygmatyzacji. Ma już rany na dłoniach i na boku, tak jak Chrystus. Spotykamy się dzisiaj w Twoim mieszkaniu, pełnym pięknych obrazów, rzeźb, książek, ale nie będziemy rozmawiać dzisiaj o sztuce. Spotkałyśmy się po to, żeby porozmawiać o Twoim ojcu. Kim był Twój ojciec? Mój ojciec był lekarzem psychiatrą. Dziadek skończył medycynę i wybrał jako specjalizację psychiatrię, ale fascynacja medycyną była jeszcze dalsza. Dlatego, że i ojciec dziadka skończył farmację, a pradziad mój był okulistą w Żytomierzu, mniej więcej zaraz po powstaniu styczniowym. Rodzina mojego ojca, zarówno ze strony matki, jak ze strony ojca, była rodziną o bardzo takim długim rodowodzie ziemiańskim. To jest mój dziadek już jako profesor. On pojechał do Monachium, gdzie był asystentem profesora Emila Kraepelina, którego późniejsi uczniowie niestety brali udział w zagładzie chorych psychicznie, bo zarówno Schneider był jego uczniem, jak i Rudin. W każdym razie po tych studiach wrócił do Kulparkowa pod Lwowem i później przyszła Kochanówka pod Łodzią, której był dyrektorem, a mój ojciec cały czas wychowywał się w tych kolejnych szpitalach psychiatrycznych i myślę, że to było też powodem jego takiego bardzo silnego związku z chorymi psychicznie. To jest w Kochanówce dom w szpitalu. Tak. Stamtąd ojciec udał się na wojnę polsko-bolszewicką, a również dziadek. Ojciec miał wtedy ile lat? 19. Skończył medycynę w Warszawie i został zatrudniony w klinice psychiatrycznej przy Szpitalu Jana Bożego w Warszawie, gdzie jego profesorem był Mazurkiewicz, był asystentem profesora Mazurkiewicza, Handelsmana i uczniem ich. No i rzeczywiście w dość młodym wieku, miał wówczas 32 lata, dostał propozycję wicedyrektora i ordynatora szpitala w Gostyninie, który to szpital był właśnie świeżo zbudowany, świetna architektura, teren przepiękny, dlatego że las sosnowy. Mój ojciec w 1936 roku otrzymał stypendialny wyjazd do Europy w celu zwiedzania i zapoznawania się z klinikami zachodnioeuropejskimi. I z tej podróży mamy pamiętnik Twojego ojca. Był wtedy we Francji, w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech, w Jugosławii, zwiedzając wiele miejscowości, przede wszystkim Monachium, Heidelberg. I właśnie w Heidelbergu spotkał starszego od siebie o 10 lat dyrektora tego szpitala, kierownika kliniki psychiatrycznej, doktora, w dodatku jego imiennika, bo Karla Schneidera, którego przyjął bardzo życzliwie. Oczywiście nic nie było mowy na temat działalności już wtedy rozpoczętej przez profesora Schneidera, członka NSDAP i twórcy tej takiej, właśnie eugenicznej metody postępowania z psychicznie chorymi. Ojciec był absolutnie au courant wszystkiego, co się dzieje w psychiatrii, przede wszystkim tej wiodącej niemieckiej, no i jednak był członkiem Polskiego Towarzystwa Eugenicznego. uderzyło, że w tej podróży po Niemczech twojego ojca w 1936 roku Niemcy są tutaj wyróżnione w tym sensie, że jest najwięcej uniwersytetów i klinik. Twój ojciec w Monachium poznał Ernsta Rudina, który jest ojcem higieny rasowej w Niemczech, który był teoretykiem rasizmu. Ojciec również rozpoczął, jako pierwszy Polak na terenie Polski, badania nad bliźniętami, czyli gemeliologię. Prowadził bardzo duże badania bliźniąt i był w kontakcie zarówno z Luksemburgerem, jak z Rudinem. Dziękuję nawet im na wstępie, ale oczywiście nie ma pojęcia, do czego to będzie wiodło. Wiedza na temat rzeczywistego zaangażowania niemieckich lekarzy w budowę, nawet pod względem takim prawnym, prawda, systemu III Rzeszy była kompletnie nieznana. Przynajmniej... Nie przenikało nic. To jest zadziwiające. Ojciec, jedyna uwaga, którą zrobił w tym swoim pamiętniku, napisał, że właśnie w Heidelbergu, czyli w klinice profesora Schneidera, uderzyło go, że zarówno chorzy, jak cały personel wita się pozdrowieniem hitlerowskim. Heil Hitler, wyciągają ręce i zamiast dzień dobry mówią hej Hitler. Wszyscy, cały personel był tym zszokowany. Również rozpoczynaniem spotkań wszyscy chorzy musieli stawać w szeregu i właśnie powitaniem hej Hitler witać wchodzącego profesora. Ojciec pojechał do Europy Zachodniej, między innymi dlatego, żeby zreformować też swój szpital w kierunku tej psychiatrii zreformowanej, przyjaznej bardzo chorym. Tak jest. Jak historia potoczyła się dalej? Historia do 1939 roku wprowadzał poznane metody. Oczywiście było leczenie wstrząsami, było leczenie insuliną, były tradycyjne metody, nadal trwały w szpitalu, ale przede wszystkim zaczęto bardzo wprowadzać już metody terapii psychologicznej, jak gdyby terapii właśnie sztuką, pracą. Odbywały się na przykład bale dla psychicznie chorych, takie otwarte, gdzie cały personel przychodził i pacjenci. Wszyscy bawili się wspólnie. Chorzy pracowali również jako ogrodnicy, jako pomoc domowa. Miałam 5 lat, kiedy zaczęłam wchodzić po tych schodach. Wchodziłam do naszego mieszkania po lewej stronie, do holu. Teraz jest troszkę inaczej. Tu wisiał duży kilim z krasnoludkami, który strasznie lubiłam. Hulajnoga stała pod oknem. Lubiłam nią jeździć, bo mieszkanie było duże. Nie bardzo było mi wolno, ale było parkiety. Ale robiłam to. Mam takie zdjęcie pod tytułem Lala w Królestwie Lalek. Lala dlatego, że do 11 roku życia nazywano mnie Lalą, chociaż mam na imię Izabela. Ale w dzieciństwie byłam Lalusią, Laleczką, tak nazywał mnie ojciec zawsze. Albo swoją królewną. I tu spędziłam naprawdę cudowne, cudowne dni, miesiące, lata dzieciństwa. Przyszła wojna, ojciec został zmobilizowany, był chorążym, czy tam starszym, nie znam się na tych stopniach, dostał stopień podporucznika. No i po zmobilizowaniu dostał rozkaz stawienia się w miejscowości Sokółka Podlaska na wschodzie, niedaleko już granicy polsko-sowieckiej. I tam 17 września stało się to, co się stało. Wszyscy oficerowie zostali wyodrębnieni, żołnierze puszczeni wolno, a oficerowie wsadzeni do takiego bydlęcego pociągu, który jechał na wschód, tyle wiedzieli. Razem z ojcem jechał jego taki bardzo bliski przyjaciel. I ojciec, to już znam z relacji ojca, pamiętam to, jak to opowiadał, po powrocie zwrócił się do niego z propozycją przepiłowania drutu, bo te bydlęce wagony nawet nie miały dobrych drzwi, tylko zsuwało się i spinało drutem. Ojciec miał pilnik przy sobie, więc żeby przepiłować ten drut zaproponował i kiedy pociąg zwolni na zakręcie i w nocy niepostrzeżenie wyskoczyć. Ale tamten mu powiedział, oszalałeś, chyba jedziemy w najbezpieczniejsze miejsce do obozu dla oficerów, przecież tam świetnie przed Hitlerem się ochronimy, przetrwamy wojnę. No i ojciec rzeczywiście doczekał momentu zwolnienia pociągu i zakrętu i wyskoczył. Miała na sobie mundur oficera polskiego, więc nie było tak prosto, mógł tylko nocą się posuwać w stronę Polski. Szedł po prostu wzdłuż torów, nocą wzdłuż torów. To był już październik, wrzesień, październik, cały miesiąc szedł. Pojawił się w drugiej połowie października w domu, w szpitalu. Pamiętam doskonale ten dzień, kiedy zadzwonił dzwonek i stanął tata, ukochany zresztą. Strasznie mnie rozpuszcza, okropnie, rozpieszcza mnie do niemożliwości. I wtedy od razu objął stanowisko, które opuścił, idąc na wojnę, czyli ordynatora i wicedyrektora. I tak trwało do 17 marca. Niemcy już w grudniu, wcześnie bardzo, dokonali zbrodni na inteligentach Gostynina. Nauczycieli gimnazjalnych, księży, burmistrza, urzędników. Wyeliminowano całą elitę. To było w 40 roku. W 39 już pierwsze w 39, a następne w 40, ale w kwietniu. Natomiast wiadomości o tym, że coś złego się dzieje, jeżeli chodzi o pacjentów, dochodziły jeszcze wcześniej. Dlatego, że już w lutym ci pacjenci, którzy byli opłacani przed wojną przez gminy, były na koszt gmin, a już gminy dostały nowych zarządców. Polacy zostali albo zlikwidowani, albo zarząd został przejęty przez Niemców. Tak. I ci pacjenci byli wycofywani ze szpitala, niby pod pretekstem, że swoich pacjentów gminy wycofują, ale byli wycofywani do ciężarówek, do których wkładano rury wydechowe. I zabijano ich po prostu gazem spalinowym w pobliskich lasach. Te wiadomości zaczęły już przenikać, co mojego ojca pogrążało w coraz większej rozpaczy. Ja byłem przy ładowaniu tych chorych na ciężarówkę. Pierwszych chorych umysłowo w szpitalu w Gostyninie rozstrzelano o kilometr od szpitala. No może 2. I słychać było ten CKM. Opiekunka nas w tamtym kierunku poprowadziła na spacer. Dotarliśmy w momencie egzekucji. Dopiero ze ścieżki leśnej spędził naszą trójkę, to znaczy pannę Irenę i mnie i siostrę, spędził nas dopiero żołnierz, który pilnował tej egzekucji. Tego się nie dało zahamować. Niemcy byli tak absolutnie pewni, że chory umysłowo nie jest człowiekiem, że właściwie strzelano do nich jak do psów.17 marca przyjechała komisja niemiecka złożona z urzędników, byli gestapowcy, nawet chyba był jakiś lekarz wśród nich. I oni postawili ojca w takiej sytuacji, że ma przez 24 godziny sporządzić listę chorych do eksterminacji. Doskonale to pamiętam, chociaż miałam 9 lat, moment powrotu ojca z oddziału. Moja mama wówczas drzemała na kanapce i ojciec usiadł obok, a ja, ciekawska, schowałam się pod kanapką. Chciałam słyszeć, o czym rozmawiali. Więc wlazłam pod kanapę i podsłuchiwałam. I nie rozumiałam tego, co ojciec mówi, ale czułam taką straszną, narastającą grozę. Zaczęłam się bać okropnie. Wieczorem ojciec, tak jak co dzień, przyszedł do mnie, żeby się pożegnać. Pamiętam to tak dokładnie. Moje łóżeczko stało tutaj. On podszedł do mnie pocałował mnie w rękę i w czoło i powiedział: śpi dobrze, córeczko, dobranoc. Przyniósł mi herbatę, żebym piła, w nocy zawsze piłam. I to był ostatni raz, kiedy go widziałam żyjącego. A ten gabinet, to trudno mi mówić nawet o tym. Przyszliśmy po zapałki rano, tylko po to, żeby mama mogła zapalić prymus. A drzwi zamknięte, pukanie, walenie, nic. I wtedy Jurek, mój brat, rozpędził się i z całej siły ramieniem wyważył te drzwi właśnie. A wtedy ja pierwsza dobiegłam do taty, że spał, śpi jeszcze, trzeba go zbudzić, ale on był zimny. Zaczęłam strasznie krzyczeć, to ostatnie, co pamiętam. To dotarło nawet do Niemców. Niemcy byli poruszeni. A jaka była właśnie reakcja Niemców? Reakcja Niemców była taka, że już był niemiecki dyrektor tego szpitala, Wernicke. Mojej matce złożył kondolencje. Bardzo dużo dla nas robił. Nie wyrzucił nas z mieszkania, do czego miał prawo jako dyrektor. Należało mu się. Jakoś taki był rzeczywiście życzliwy, jak gdyby wręcz. A na jakiś czas zaprzestano wywożenia chorych. To jest ten problem etyczny, prawda? Ojciec był eugenikiem polskim. Popierał sterylizację, jak całe towarzystwo eugeniczne przed wojną. Uważał, że jest to środek, który rzeczywiście może ograniczyć występowanie różnych chorób, zaburzeń. Ale kiedy myślę o tym, o czym opowiadasz, o śmierci ojca, to on umierał jak lekarz, to znaczy nie jak eugenik, tylko jak lekarz. Tak, myślę, że właśnie w tej nocy uświadomił sobie, czym jest eugenika niemiecka i do czego wiedzie. I zrozumiał, że nie może być dłużej eugenikiem, i że jest lekarzem, naprawdę jest lekarzem. I że leczy, a nie zabija. Czy takich przypadków w środowisku polskich psychiatrów skonfrontowanych z totalitarnym... O ile wiem, był przypadek doktora Bednarza, który był ze swoimi pacjentami rozstrzeliwanymi do samego końca i sam również został rozstrzelany. Uznał, że jego miejsce jako lekarza jest przy chorych. Myślę, że mój ojciec, gdyby doszło do czegoś takiego, tak samo by się zachował. Ale on został postawiony w sytuacji jeszcze gorszej etycznie, znaczy miał swoim podpisem uczestniczyć w zbrodni. Nie mógł tego zrobić. Jak to się stało, że po wojnie o postaci Karola Mikulskiego, o postaci Józefa Bednarza mówi się, ale mówi się mało? No w gruncie rzeczy prawie się nie mówiło. Prawie się nie mówi. Czy bo z tego, co mówisz, to tak wynika jakby śmierć twojego ojca, heroiczny czyn. Był czymś wstydliwym. Był czymś wstydliwym. Tak, ja to tak odebrałam. Mojej matce obiecał dyrektor przedwojenny szpitala i powojenny, że będzie przynajmniej tablica mojego ojca i że jeden z pawilonów otrzyma jego imię. Po czym został powołany na stanowisko profesora psychiatry do Łodzi, na Uniwersytet Łódzki. Wyjechał z Gostynina i nastąpili różni kolejni inni dyrektorzy, do których mama się zwracała, przypominając o tym, ale bez odzewu. I to trwało lata całe, dziesiątki lat. Znaczy potem mama zmarła. Zresztą zrezygnowała w pewnej chwili z walki o to. Przychodziła ta 70. rocznica w 2010 roku i pomyślałam, że jest ostatnia chwila, kiedy mogę coś zrobić. I zaczęłam starania. Już byłam na emeryturze. Nie stać mnie było na zrobienie tablicy marmurowej z napisem. I wtedy lekarze i pracownicy szpitala psychiatrycznego, a głównie doktor Kalinowska, była naprawdę dobrym duchem tego wszystkiego, niesłychanie wzięła w swoje ręce. Zaangażowałam się, zorganizowałam zbiórkę pieniędzy wśród kolegów lekarzy. No i udało się zebrać tę sumę. Przygotowaliśmy uroczystość, która miała miejsce 17 marca 2010 roku, w 70. rocznicę śmierci doktora. Ta uroczystość była skromna. W uroczystości brali udział pracownicy, lokalni działacze, młodzież troszeczkę. Moje dzieci były tutaj. Bo dla mnie doktor Mikulski jest bohaterem. Myślę sobie, że w tej chwili nie wiem, czy znaleźliby się ludzie o podobnym wymiarze. Chciałam na koniec tylko zacytować fragment deklaracji norymberskiej 115 Zjazdu Niemieckich Lekarzy w 2012 roku. Uznajemy zasadniczy współudział lekarzy w przestępstwach medycyny nazistowskiej i uznajemy to, co się stało, jako upomnienie dla współczesności i przyszłości. Wyrażamy swoje najgłębsze ubolewanie w związku z faktem, że lekarze dopuścili się wbrew swojemu nakazowi leczenia wielokrotnych naruszeń praw człowieka. Wspominamy zarówno żyjące ofiary, jak i tych, którzy już zmarli, a także ich potomków i prosimy ich o przebaczenie. Wybaczenie ma wielki sens, ale naturalnie musi być jednak te warunki spełnione. Skrucha, zadośćuczynienie. Więc w jaki sposób można zadośćuczynić? Tylko upublicznić sprawę, żeby się dowiedzieli ludzie o Polakach, którzy cenili nad wszystko, nad życie własne, honor i przysięgę, jaką złożyli, kończąc studia, przysięgę Hipokratesa.